Witam Państwa, Paweł Rakowski, Rozmowy Blisko Wschodnie. Moim Państwa gościem jest Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Świętego Szarbela, prezes Fundacji Fenicja. Liban, Święty Szarbel to Liban. Abuna Gajowy mieszka 30 lat, 37 lat w Libanie. Ile wojen i okupacji przez ten czas Abuna przeżył? Dzień dobry, Sabah el Khair, tak jak my to mówimy. W tym Libanie, pięknym, cudownym kraju biblijnym, sam Jan Paweł II o nim tak mówił, gdzie mówimy o Libanie w Biblii Starego i Nowego Testamentu ponad 120 razy. Cedry tak często wspominane, zwierzyny, nie mówiąc o pięknościach. Właśnie ta ukochana z Pieśni nad Pieśniami to właśnie nie skądinąd, ale właśnie z gór Libanu miała dotrzeć i przyjść. Niestety te ostatnie dziesiątki lat, a zwłaszcza rok 75, 1975, kwiecień, okolice Wielkiej Nocy, tak jakby teraz, i początek tej strasznej wojny, niesłusznie nazywanej wojną domową, bo przecież ona nie dotyczy tylko, a wręcz przeciwnie, zwłaszcza dotyczy kraje ościenne, dotyczy przede wszystkim Syrię, dotyczy Izrael, no i oczywiście też te wszystkie niuanse, które są w Libanie. Odpowiadam na pytanie, ile wojen, sam nie wiem, do kilkunastu. Myślę, że takich poważnych konfliktów, o których również mówiono tutaj u was w Polsce, no to dotyczy przynajmniej takich głównych trzech, powiedzmy, konfliktów, które bardzo dobrze pamiętam i które wywarły na mnie bardzo duże wrażenie. Liban, piękny kraj. W mediach słyszymy o tym, że wisi widmo kolejnej wojny. Jak to wygląda tam na miejscu? Dwa elementy, które chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, dopóki trwa wojna w Syrii, ja nie życzę wojny Syryjczykom, ale dla Libanu to jest, powiedzmy, gwarant, że nie będzie wojny w Libanie. Dlaczego? Choćby dlatego, że mamy na dzisiaj ponad milion uchodźców właśnie z Syrii. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z tych wojen, o której mówiłem wcześniej, 2006 rok, tak zwana wojna lipcowa między Hezbollahem a Izraelem, przyczyniła się do 1,5 miliona tak zwanych uchodźców wewnętrznych, czyli przesiedleńców. To proszę zauważyć, co by to było dla wspólnoty międzynarodowej, gdybyśmy do tego miliona już uchodźców syryjskich, z których nie wiemy, jak sobie poradzić, dołożyli jeszcze 1,5 miliona wewnętrznych. To jest katastrofa. Żadna organizacja międzynarodowa z ONZ-em na czele nie jest w stanie sobie tym poradzić. To jest pierwszy element. A drugi element, ja tak dobrze pamiętam te wszystkie czasy. Dopóki się mówi, że będzie, to jej nie będzie. Myśmy w 2006 roku, skoro o nim mowa, jak to była mowa, jedli, pili lulki, palili i tak dalej, i obudziliśmy się rano w lipcu ze straszną wojną, która trwała przez 33 dni, zniszczyła całą infrastrukturę Libanu, tysiące mostów dużych i małych, fabryki, wszystko zniszczyła, a nikt tej wojny nie przewidywał. Wręcz przeciwnie, były prognozy, że będzie cudownie, że jest przewidziane około 1,2 miliona turystów. Ilu było? Wcale ich nie było, bo wystarczyło właśnie coś, co nas zaskoczyło. Także przestrzegam tych, którzy są prorokami, na szczęście fałszywymi prorokami, wojny w Libanie aktualnie nie będzie, bo nie ma na to zgody świata. Jest po prostu postawiony X przez wielkie mocarstwa, przede wszystkim przez Amerykę. Nie wolno nikomu ruszyć się, żeby była w Libanie wojna. A to, że to właśnie takie, a nie inne siły światowe decydują, to już ja tego doświadczyłem. Ja nigdy sobie nie wyobrażałem, że może być wojna w Syrii. Ja znałem dokładnie od podszewki cały system tak zwanych muhabarat, czyli sił bezpieczeństwa, wywiadu, gdzie jednego wywiadowcę kontrolowało następnych trzech, bo było po czwórna kontrol, gdzie na każdą, powiedzmy, jakąkolwiek możliwość ruchu przeciwko temu reżimowi, powiedzmy, Asada, od razu był, powiedzmy, była odpowiednia reakcja. Kto słyszał z Państwa o roku 81, kiedy to bracia muzułmańscy w mieście Hama, no już teraz znacie to miasto, podnieśli głowę. 20 tysięcy w ciągu jednego dnia zginęło ludzi i cały świat nakazał milczenie. Nie wolno było o tym mówić, bo dla świata, dla mocarstw wtedy było wygodniej, że Asad, powiedzmy wtedy Hafez Asad, czyli ojciec aktualnego prezydenta Bashara, miał prawo to zrobić. Jednego dnia zniszczyć jedno miasto. Także z tego nie wyobrażam. A mamy wojnę? Dlatego też lansuję taką, powiedzmy, ideę.
gdziekolwiek można zrobić wojnę. I przestrzegam, bo w Polsce też. Wystarczy tylko uzbroić opozycję. A są takie siły, które mogą to zrobić. I niestety w takim pokojowym kraju jak my, co sobie nikt nie wyobraża wojny, wierzcie mi, jutro może być wojna. Jeżeli komuś by na tym zależało, ktoś by chciał to zrobić, a wiemy, że przynajmniej jest jedno takie mocarstwo, jest, któremu by zależało cokolwiek jedno tutaj. Jedno jest tutaj akurat pewne. A proszę powiedzieć, jakie to są siły, które... Bo Liban to jest, że tak powiem, szereg różnych interesów. Czy mógłby Abuna wymienić najważniejszych graczy na tym pięknym skrawku ziemi? Najważniejszy gracz na tym pięknym skrawku ziemi, o którym się w ogóle nie mówi i on jest martwy, bo to materia martwa, to są dwa. Ropa i gaz. Kto o tym wie, że tak naprawdę cała wojna w Syrii dzisiaj, nie? I to, co się może zdarzyć w Libanie, mamy nadzieję, że nie. I to, co się dzieje w Jemenie i co się dzieje, działo i dzieje w Iraku i powiedzmy również w okolicach, nazwijmy to, Palestyny, wszystko chodzi o gaz i ropę. Przecież o tym nikt nie mówi. Największe na świecie złoża odkryte i jeszcze nie wydobywane leżą u wybrzeży Izraela, Libanu, częściowo Syrii i częściowo właśnie też Cypru. I to o te akweny, no, określa się, że przynajmniej tak bogate złoża gazu, jakie ma Katar. I Liban miesiąc temu zapowiedział, że już po prostu za 2 lata rozpocznie to wydobywanie właśnie tej materii, która zmieni świat. Bo wyobraźcie sobie, że już dzisiaj Izrael eksploatuje te złoża i to na konfliktowym basenie tak zwanym numer 9, który częściowo leży po stronie wybrzeży Izraela, częściowo po stronie libańskiej. Oczywiście jest spór, gdzie ta granica morska przebiega i oczywiście są też po prostu zapowiedzi bombardowania tych platform, jeżeli będą wbudowane na tym spornym terenie przez Hezbollah. Bo Liban właśnie ma formację, która jest zdolna się obronić. Która no taki w ogóle świętuje do dzisiaj jako Nasrallah, to jednocześnie nazwisko szefa Hezbollahu, ale to znaczy zwycięstwo Boże. Dla nich to było zwycięstwo, ta wojna 33-dniowa. Dlaczego? Bo nie przegrali. Izrael, żeby móc ogłosić zwycięstwo, musiał całkowicie zlikwidować Hezbollah i wtedy mógłby głosić, zwyciężyliśmy tą wojnę. A dla Hezbollahu wielkim zwycięstwem to było to nie być pokonanym. Nikt w to nie wierzył, że ten Hezbollah nie zostanie pokonany. Wręcz przeciwnie, błąd zasadniczy Izraela, dla mnie jako obserwatora, zwykłego obserwatora, to była po prostu psychologia. Izrael był przekonany, że jeżeli w tym lipcu 2006 roku da w kość wszystkim Libańczykom, chrześcijanom też, zresztą myśmy oberwali w mojej szkole, został zniszczony olbrzymi most, który pan redaktor mógł kilkakrotnie przejeżdżać w Fidarze, 160 metrów mostu, tereny chrześcijańskie, zbombardowane fabryki dla chrześcijan również też, że my, ta część Libanu, nie hezbollahowska, czyli chrześcijańska, sunnicka, powiemy dość, wy jesteście winni i my będziemy razem z Izraelem, z wami walczyli, będziemy przeciwko wam. Panie redaktorze, w skrócie, okazało się całkowicie odwrotnie. Cały Liban się solidaryzował właśnie z Hezbollahem. Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że młodzież libańska, niezależnie od tego, czy przynależała do tej enklawy szyickiej, bo Hezbollah to przede wszystkim muzułmanie szyici, wszyscy sympatyzowali i większość to na pewno nie, ale duża część do dzisiaj sympatyzuje, bo honor jest najważniejszy. Bo dla wszystkich Libańczyków to, że ta organizacja, nie będę mówił jak ona jest, to nieważne, nie ją oceniać, niejako zwróciła honor, że myśmy o pierwszy raz w historii w ogóle potyczek między Izraelem a krajami arabskimi na Bliskim Wschodzie, no ta formacja wyszła zwycięsko. Ja pamiętam takie sformułowanie, oczywiście go tylko parafrazuję, kiedy ówczesny premier Izraela, Olmert, który zresztą siedzi w więzieniu, to też ciekawe, bo właśnie za przekręty finansowe, o tym się nie mówi, jakoś u nas to wstyd, jak cokolwiek zrobi jakiś polityk, to wstyd i hańba, a to, że na przykład w Izraelu premier siedzi w więzieniu za przekręty, a kolejny będzie siedział, a kolejny może siedzieć, a to, że prezydent też prawdopodobnie molestował swoje sekretarki i siedzi. I to nie jest wstyd, to jakoś świat tego się nie śmieje, a u nas byle co się zrobi, powiedzmy, to od razu taki wstyd wielki. No to jest w ogóle nieprawda, bo ja rzadko słyszę, że się o jakim wstydziekolwiek mówi, czy to w mediach francuskich, włoskich, czy arabskich, jakichkolwiek. Także to jest tylko takie montowanie, powiedzmy, nieprawdziwych opinii, których w ogóle nie ma. Ale co on powiedział?
Może to zabrzmieć dziwnie, ale powiedział w jakimś tam kręgu, który zostało zarysowane, sfilmowane, że ostatnim, który tak dokuczył, on inne słowa użył, ale ja powiem dokuczył, to był właśnie Hitler. Przepraszam, to dźwięki z Bejrutu. No tak. W Libanie obecnie mamy taki system, że rządzi frakcja maronitów, która jest związana z szyitami, z Hezbollahem. Dla wielu jest to mocno kontrowersyjne i wielu się to nie podoba. Jakby to albo na gdzieś tam umiejscowił, bo wybory się zbliżają. No to jest bardzo jasne dla Libańczyków, a nie dla Polaków, bo w Libanie doszło do ugody w 1943 roku między tymi poszczególnymi wspólnotami wyznaniowymi, a jest ich 18, że dla dobra kraju to będzie wtedy 51% chrześcijan w parlamencie, a 49% muzułmanów, dlatego że chrześcijan wtedy było więcej. Ta ugoda została poprawiona w 1989 roku właśnie w spotkaniu w TAEF na to, że będzie po 50%, dlatego to nic nie zmienia praktycznie. Natomiast cały, powiedzmy, system, jak rządzić, polega na właśnie koalicjach. I aktualnie mamy takie dwie duże koalicje, dość dziwne, czyli postępowych, w cudzysłowie nazwijmy to, a lepiej liberalnych chrześcijan związanych z aktualnym prezydentem Libanu, Michelem Aounem. To jest taki ruch postępowy, można by tak powiedzieć, liberalny, a właśnie no, taką prawicową częścią społeczeństwa muzułmańskiego, można by nazwać bardzo tradycyjną, a jednocześnie bardzo wojowniczą, jakim jest partia Hezbollahu, która ma nie tylko, powiedzmy, to ramię polityczne, ale również i wojskowe, które daje o sobie znać i w Syrii, i nawet w Jemenie, jak ostatnio i w Iraku. I w Iraku, jakśmy o tym słyszeli. Natomiast w opozycji praktycznie częściowej, bo to też jest troszkę skomplikowane, bo to nie jest na modłę polską, to właśnie są prawicowi chrześcijanie, związani przede wszystkim z tak zwanymi siłami zbrojnymi, czyli tą gałęzią, która kiedyś była militarna, dzisiaj jest tylko, powiedzmy, polityczna. No i byśmy powiedzieli, z postępowymi muzułmanami, jakimi są sunnici libańscy, a zwłaszcza ich partia Al-Mustaqbal, to znaczy przyszłość, założoną przez ojca aktualnego premiera, sunnitę właśnie Asada. Saada właśnie Haririego, a jego ojciec był właśnie Hariri, premier, który zginął właśnie w zamachu w 2005 roku. I na tym to polega właśnie, także nas nie dziwią te koalicje. Ostatnie pytanie, już tak na sam koniec naszej rozmowy. Czy są ateiści w Libanie? A jeśli tak, to kto ich reprezentuje politycznie? Ateistów nikt nie reprezentuje i ateistów po prostu nie ma. Z jednego powodu tylko i wyłącznie, dlatego że w Libanie kto jest niewierzący, nie istnieje. Nie może chodzić do szkoły, nie może się ożenić, nie może dziedziczyć, dlatego że ten system wyznaniowy polegający na tej ugodzie narodowej polega na tym, że na przykład nie ma czegoś takiego jak urząd stanu cywilnego ogólny dla wszystkich Libańczyków, dlatego że każda wspólnota te sprawy załatwia w swoim gronie, czyli każda z tych wspólnot ma swój sąd. Powiedzmy o maronickich. Sąd Kościoła Maronickiego decyduje o rozwodach albo nierozwodach. W przypadku maronitów katolików rozwodów nie ma, ale na przykład już prawosławni, ortodoksi, oczywiście oni mają takie prawo, mają, powiedzmy, również rozwody. Tak więc kraj Liban bez ateistów, dla jednych zmora, dla innych raj. Moim państwa gościem był Abuna Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Świętego Szarbela. 30 lat mieszkający w Libanie, Paweł Rakowski żegna się w odcinku rozmowy bliskowschodnie.